Witajcie moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga, a w nim niezbyt mocna przygoda. Ale to nie dlatego, że nie będzie zapierać tchu w piersiach, tylko dlatego, że wyjątkowo nie będziemy zajmować się alkoholami mocnymi. Dzisiaj przed wami odcinek, małe kompendium wiedzy o sławnym na całym świecie włoskim winie musującym Prosecco. Zapraszam! Prosecco to wino musujące, czyli spumante, albo półmusujące, czyli frizzante, które produkowane jest w 9 prowincjach 2 regionów, a konkretnie to Veneto, czyli Wenecji Euganejskiej i Firuli Wenecji Julijskiej. Wszyscy chyba wiedzą, że Prosecco nie jest najsławniejszym winem musującym na świecie. Bez dwóch zdań tym jest szampan. Ale Prosecco okazuje się być najpopularniejszym winem musującym na świecie, sprzedając 2 razy więcej butelek niż sławne wino z szampanem. Prosecco w zeszłym roku sprzedało ponad 500 milionów butelek, co pokazuje, jak gigantyczna jest to skala. Mało tego, wzrost popularności Prosecco można by opisać na wykresie, którego kształt przypomina wykres funkcji wykładniczej. Rośnie niemal pionowo do góry. Być może duża część tego wzrostu wynika z tego, że ogromną popularność zyskuje sobie koktajl Spritz Aperol, który można zamówić praktycznie wszędzie i być może ja również powinienem nagrać o nim odcinek. Produkcja Prosecco regulowana jest kontrolowanym oznaczeniem pochodzenia, które w języku włoskim oznacza się skrótowcem DOC oraz kontrolowanym oznaczeniem gwarantowanego pochodzenia, które w języku włoskim oznacza się skrótowcem DOCG. W całych Włoszech jest ponad 300 regionów DOC i ponad 70 regionów DOCG, które dotyczą rozmaitych win i innych produktów regionalnych. W przypadku Prosecco warto jednak zapamiętać, że Prosecco DOC jest mniej prestiżowe niż Prosecco DOCG. Dlaczego tak jest? No cóż, Prosecco DOC stanowi, powiedziałbym, może albo ocean tego Prosecco produkowanego najbardziej masowo z winogron, które rosną na równinach, które można zbierać maszynowo, przez co produkcja jest prostsza. Z kolei Prosecco DOCG pochodzi z obszarów, które regulowane są nieco bardziej restrykcyjnymi przepisami. Bardzo często winogrona rosną na stromych zboczach, gdzie nie da się przeprowadzić zbioru maszynowego. Trzeba zbierać ręcznie, co rzutuje na cenę wina. Świat Prosecco DOCG ma kilka miejsc wartych wymienienia. Przede wszystkim to miejscowości Conegliano i Val d'Obbiadene, pomiędzy którymi rosną winogrona, które słyną z tego, że produkuje się z nich ponadprzeciętne Prosecco. To samo można zresztą powiedzieć o miejscowości Assolo, która również sławna jest na całym świecie ze swoich win. Nic nie może jednak równać się sławą z Cartizze, w której znajduje się 107 hektarów winnic, które mają aż 140 właścicieli. Właściciele ci wcale nie kwapią się do tego, aby swoich winnic się wyzbyć, a wszystko dlatego, że w 2015 roku jeden hektar upraw w Cartizze wyceniano na 2 miliony dolarów. Ponieważ od tego czasu sprzedaż Prosecco niemal się podwoiła, aż strach pomyśleć, ile winnice w Cartizze są warte dzisiaj. Producenci z tego regionu są tak dumni z tego, jak wspaniałe wina produkują, że przestali nazywać je Prosecco. Nazwa ta nie pojawia się na etykietach, a w zamian za to pojawia się nazwa Superiore di Cartizze. Co ciekawe, moi drodzy, ja w swojej ofercie w sklepu z alkoholami mocnymi mam jedno Prosecco z Val d'Obbiadene, ale nie chciałem nagrywać tak odcinka do jednej flaszki, to pofatygowałem się do jednego marketu, już nieważne którego, i tak ktoś napisze to w komentarzu, ale ja nie chcę tego mówić w odcinku, bo znowu pojawią się bezpodstawne i głupie oskarżenia o to, że to odcinek, który kupił u mnie market. W ogóle nie nagrywam o Prosecco z czystego zainteresowania własnego, ponieważ bardzo lubię bąbelki. No w każdym razie, poszedłem do tego marketu, przyglądam się półką i znalazłem tam tylko jedno Prosecco, no może nie tylko jedno w pełnej cenie, ale kupiłem tylko jedno Prosecco, które oferowane było w pełnej cenie. To było Prosecco DOC, Prosecco, które należy do tych Prosecco mniej prestiżowych, Prosecco tańszych, nie ma nawet korka, tylko nakrętkę. Natomiast Prosecco te prestiżowe, te nazwijmy to błękitno-krwiste, czyli pochodzące z Assolo i pochodzące z Cartizze, były w kartonie z alkoholami przecenionymi, niechcianymi, nieeksponowanymi, trzeba się było ich doszukać. I to może skłonić do takiego przemyślenia, ale oczywiście nie musi, że jednak w Polsce to rynek alkoholi jest, jak to się mówi korporacyjnie, price driven, że jeśli napis na etykietce się zgadza, jest tanio, to to jest dobre, a wszystko inne takie dobre nie jest. Druga sprawa jest oczywiście taka, żeby być tutaj sprawiedliwym, że w marketach jest tak, że sam napis na etykiecie, który się zgadza, na przykład Cartizze czy Assolo, wcale nie gwarantuje tego, że mamy do czynienia z winem wybitnym, bo praktycznie wszystkie rodzaje win, które kojarzą się z prestiżem, można kupić w marketach za guziki, co ekstrapoluje teraz ze świata
whisky wcale nie musi oznaczać, że to są wina wspaniałe. Przypomnę tylko degustację, zdaje się, 32-letniego Ben Brackena, który kosztował chyba niespełna 400, co w świecie whisky jest absolutnie szokująco niską ceną, ale dowiózł wizerunek whisky 30-letniej, ale niestety nie dowiózł jej prestiżu, jeśli chodzi o złożoność smaku, długość finiszu i tak dalej i tym podobne. Zatem jeśli macie ochotę, rzućcie sobie okiem na odcinek o starym Ben Brackenie, a ja wracam do świata włoskich win musujących. To porozmawiajmy chwilę o winogronach. Szczep winogron do produkcji Prosecco nazywa się Prosecco. A konkretnie to kiedyś tak się nazywał, bo nazwę zmieniono, ale o tym za moment. Nuty aromatyczno-smakowe, które wnoszą te winogrona do wina, to klimaty takie jak gruszki, jabłka, brzoskwinie, morele, może trochę cytrusów. Ten szczep, tak jak wspomniałem, kiedyś nazywał się Prosecco, ale było to sytuacją bardzo niekorzystną dla producentów Prosecco. Wszystko dlatego, że kiedy szczep winogron nazywa się tak samo jak wino, to wino bardzo ciężko powiązać z lokalizacją geograficzną. Otóż wtedy każdy, na przykład w Australii, produkując wino ze szczepu winogron Prosecco, mógł na etykiecie umieszczać nazwę Prosecco, a konsumenci nie zawsze tak dogłębnie analizują etykiety. Więc było to problematyczną sytuacją dla producentów Prosecco, ale ci nie byli w stanie osiągnąć porozumienia w zakresie tego, jak sytuację tę rozwiązać. Ale okazało się, że przybyła pomoc. Pomoc niechciana, ale jednak skuteczna. I nie uwierzycie, kto pomoc tę przyniósł. Moi drodzy, kroplą goryczy, która przelała kielich, okazała się Paris Hilton, która to wpisując się w taki nurt, który nazywa się Italian Sounding, czyli oferowanie produktów, których nazwa brzmi jakby te pochodziły z Włoch, ale one z Włoch nie pochodzą, zaoferowała światu Prosecco, które zarówno swoją nazwą, jak i samą estetyką brandu doskonale pasuje do dziedziczki hotelowego Imperium, która lubi taki blichtry i przepych, ponieważ wprowadziła taki napój RTD, czyli Ready to Drink, który nazywał się Rich Prosecco. Problem w tym, że w napoju tym Prosecco włoskiego nie było. Spowodowało to wielkie niezadowolenie producentów Prosecco, którzy na kanwie tej nieprzyjemnej sytuacji nagle zorganizowali się, osiągnęli porozumienie i zmienili nazwę szczepu winogron z Prosecco na Glera, więc teraz już Paris Hilton mogłaby jedynie sprzedawać Rich Glera, ale tego chyba nikt by nie chciał kupić, bo wiadomo, że chodziło o słowo Prosecco. No cóż, moi drodzy, to jeden konflikt taki Italian Sounding, drugi konflikt też onomatopeiczny, ale chyba nie Italian Sounding, bo dalece głębiej zakorzeniony jest taki, że istnieją takie źródła, które mówią, że Prosecco wywodzi się z niegdyś wioski Prosecco. Ta wioska to dzisiaj już wcielona do, czy takie przedmieścia miasta portowego Triest, które znajduje się nieopodal granicy Włoch ze Słowenią i 20 km w linii prostej od terytorium Chorwacji. Być może wiecie, że w Chorwacji jest takie wino, które nazywa się Prosiek. No i Prosiek, Prosecco, Prosek, Prosecco to są takie nazwy, które są dość zbliżone i choć wina te w zasadzie nie mają punktów wspólnych, jeśli chodzi o technologię, smak, wykorzystywany szczep winogron, to jednak Chorwaci mają problem z rejestracją Prosieka, także jak widzicie, są tutaj różne konflikty związane z nazwą. Natomiast dzisiaj Prosecco produkowane jest ze szczepu, który oficjalnie nazywa się Glera, a słowo Prosecco dotyczy wyłącznie wina, które pochodzi z dwóch regionów Włoch, czyli Veneto i Friuli Wenecji Julijskiej. No dobra, to wiemy już z czego. Zastanówmy się teraz, jak powstaje Prosecco. Prosecco produkowane jest metodą, którą cały świat nazywa metodą Sharmata, ale we Włoszech czasem nazywa się ją metodą Prosecco albo metodą Martinotti. Wszystko dlatego, że w 1895 roku metodę tę wynalazł Włoch Federico Martinotti, ale w 1907 Francuz Eugeniusz Sharmat wprowadził ją do użytku przemysłowego, przez co przeszła ona do historii opatrzona nazwiskiem Francuza. Włochom oczywiście nie do końca koncepcja ta się podoba. Sednem tej metody jest druga fermentacja wina, która nadaje mu charakter musujący, przeprowadzana nie jak w przypadku szampana w butelce, tylko w dużym zbiorniku, co czyni metodę znacznie tańszą. Zacznijmy jednak od początku. Winogrona są zamieniane w moszcz przez wyciskanie. To, co pozostaje, pulpa z pestek, skórek, gałązek, oczywiście zamieniane jest w grappę. Ze 100 kg winogron może powstać 70 litrów moszczu i moszcz ten kierowany jest do fermentacji. Fermentacja trwa 15-20 dni. Powstaje około 10% wino, które jest winem niemusującym. Wszystko dlatego, że fermentuje ono w kadzi otwartej i dwutlenek węgla, który zawsze powstaje podczas fermentacji, ulatuje z tej kadzi.
Inaczej dzieje się w kolejnym etapie, kiedy wino to przepompowywane jest do zamkniętej kadzi, a do niej dodawany jest tak zwany tirage, czyli drożdże i cukier, które rozpoczynają drugą fermentację, ale ta odbywa się w zamkniętym zbiorniku, więc dwutlenek węgla nie ma gdzie ujść, przez co rozpuszcza się w wodzie, która jest głównym składnikiem wina i sprawia, że wino staje się musujące. Następnie wino jest filtrowane i przepompowywane pod ciśnieniem do innego zbiornika, w którym to dodawany jest dosaż, czyli dodatek cukru, który determinuje, jaki będzie poziom wytrawności lub jej braku w winie. Następnie odbywa się rozlew do butelek i prosecco trafia na półki. Trzeba dodać, że producenci prosecco są bardzo progresywni, także produkują nie tylko prosecco klasyczne, białe, ale także produkują prosecco różowe. Wszystko dlatego, że jest pewna, może nie luka, tylko taki obszar prawny, elastyczność prawna, która sprawia, że można takie coś zrobić. Otóż glera musi stanowić 85% winogronowego składu w winie. To znaczy, że 15% może być w dodatku innych winogron i w tym wypadku dodaje się Pinot Noir, czyli winogron czerwony, które sprawiają, że wino staje się różowe. Istnieją także prosecco, które produkowane są metodą tradycyjną, czyli metodą, w której druga fermentacja zachodzi nie w dużym tanku, tylko zachodzi w butelce i przypomina to tę metodę produkcji tak zwaną tradycyjną, którą wykorzystuje się w szampanii. A skoro o szampanii już wspomniałem, to pozwólcie, że przypomnę, że mam tutaj w domu butelkę Domka, czyli szampana Dom Pérignon, który czeka na odpowiednią okazję. Okazję tę już również zdefiniowałem. Będzie to 250 tysięcy subskrypcji mojego kanału, które oczywiście nie wiem, czy uda mi się zdobyć, ale jeśli się uda, to taka właśnie będzie nagroda i planuję oczywiście nagrać odcinek na temat historii marki wraz z degustacją. Jeśli temat win musujących jest bliski waszym sercu, pamiętajcie, że chcę go rozwijać, więc jeśli tylko macie ochotę, pod wideo znajdziecie przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek wciśniecie, który sprawi, że nie przegapicie kolejnych odcinków, które na moim kanale pojawiają się regularnie. To dajmy chwilę bąbelkom, niech uderzą do głowy. Tak jak wspominałem na początku, prosecco może być musujące, czyli spumante, może być półmusujące, czyli frizzante i wreszcie może w ogóle nie być musujące, o czym niewiele osób wie. Taka odmiana prosecco nazywa się tranquillo. Prosecco musujące, spumante, musi w butelce mieć ciśnienie przynajmniej 3 barów. Prosecco frizzante ma od 1 do 2,5 bar. Prosecco DOCG musi być spumante i musi być zamknięte korkiem w kształcie grzybu. Producenci skrzętnie wykorzystują tego typu reguły. Z zainteresowaniem kupiłem tę butelkę prosecco DOC, która przez to, że nie jest DOCG, nie ma korka, tylko ma nakrętkę, przez co była prosecco bardzo tanim i jest to prosecco frizzante, czyli nie ma 3 barów, maksymalnie 2,5 bara ciśnienia w butelce. Poziom wysycenia wina dwutlenkiem węgla jest oczywiście bardzo ważny, ale prawdopodobnie z punktu widzenia degustującego ważniejsza jest obecność cukru resztkowego. Ja jestem fanem wytrawnych win musujących o profilu mineralnym, dlatego chętnie rozglądam się za tymi prosecco, które na etykiecie mają napisane brut, co oznacza, że jest tam poniżej 12 gram cukru resztkowego na litr. Jeśli jednak na etykiecie napisane jest extra dry, mamy do czynienia z 12 do 17 gram cukru na litr, a jeśli jest napisane po prostu dry, to mamy do czynienia z dodatkiem od 17 do 32 gram cukru na litr. I tutaj trzeba się na chwilę zatrzymać, ponieważ dry oznacza wytrawny w języku angielskim i normalnie w winach stołowych kojarzy się to właśnie z wytrawnością, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że w prosecco to w rzeczywistości dodatek cukru i wino extra dry, czyli bardzo wytrawne, przetłumaczone na polski, jest słodsze niż wino brut. No dobrze, ale to jednak nie wszystko, bo są jeszcze prosecco półsłodkie, które zawierają dodatek od 32 do 50 gram cukru na litr i są także prosecco słodkie, czyli dół, które to prosecco mają powyżej 50 gram cukru na litr i szczerze mówiąc nie są moim ulubionym profilem smakowym, ale kto wie, być może przyszłość przyniesie takie wina, że zmienię zdanie. O historii, pochodzeniu produkcji i rodzajach prosecco wiemy już chyba wszystko, ale nie wiemy wciąż najważniejszego, jak prosecco podawać i jak je pić. Otóż prosecco to wino, które najlepiej otworzyć nie później niż 2-3 lata po zabutelkowaniu. Prosecco podajemy schłodzone w 6-8 stopniach, można podawać w wiaderku z lodem, co zawsze robi wrażenie na gościach i być może zrobi także wrażenie na wybrance losu, jeśli będzie dobra ku temu okazja i odpowiedni moment podania. Prosecco pijemy w kieliszkach do szampana, na przykład takich klasycznych albo nieco bardziej progresywnych w kształcie bombki.
Trzeba dodać, że Prosecco to także koktajl. I najsławniejszym koktajlem bez wątpienia jest tutaj wspomniany już Aperol Spritz, czyli połączenie Prosecco, wody gazowanej i Aperola, który można zastąpić także Campari. I wtedy mamy Campari Spritz nieco bardziej gorzki. Swoją drogą przypominają mi się teraz dwa odcinki. Pierwszy o historii Campari, która jest bardzo ciekawa, więc zachęcam was do tego, aby go obejrzeć. I drugi o tym, jakie korporacje stoją za jakimi sławnymi markami alkoholi, bo nie wszyscy wiedzą, że Aperol i Campari to jedna firma i jeden właściciel, czyli Campari Group. Zachęcam was także do obejrzenia tego odcinka. No ale dobrze, moi drodzy, bo szpryc to nie wszystko. Prosecco podawane jest także jako Bellini, czyli z musem brzoskwiniowym i także jako Mimosa, czyli z sokiem z pomarańczy. Jak widzicie, jest wiele sposobów na podanie, a koktajle mogą się przydać szczególnie, kiedy do czynienia mamy z takim Prosecco budżetowym, które prawdopodobnie nie wniesie wiele złożoności na podniebienie i doskonale nada się do tego, aby eksperymentować. To wszystko, co miałem dziś do powiedzenia o Prosecco. Mam nadzieję, że był to dla was odcinek ciekawy. Nie ukrywam, wina nie są moją domeną, ale w domu pijemy sporo win musujących, więc chciałem uporządkować sobie informacje na ich temat i pomyślałem sobie, że wiedza o winie tak popularnym jak Prosecco będzie dla was interesująca. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście, abym nagrywał więcej o winach, ponieważ jest sporo takich win z różnych regionów, czy to Włoch, czy Francji, czy Hiszpanii, które po prostu wypada znać każdemu, aby mieć łatwość poruszania się choćby w świecie gastronomii. Tymczasem chciałbym przypomnieć wam, że jestem aktywny na Insta. Od niedawna jestem aktywny na TikToku i choć nie jestem za młodym gościem, to chyba idzie mi tam nieźle. Jestem też aktywny na Fejsie, gdzie znajdziecie również grupę Klika Dzika, gdzie dziki i sarenki codziennie dyskutują na temat stylu życia współczesnego mężczyzny, nie ograniczając się tylko do alkoholi, ale poruszając także takie tematy jak ubrania, podróże, gastronomia i wiele, wiele innych. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za uwagę i żegnam się z wami klasycznie. WDDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia.